W tym czytaniu dzieje się wiele złego. Jest chęć zabójstwa Józefa, jest jakaś zawiść, jest pragnienie zła dla brata i koniec końców sprzedanie go Izmaelitom jako niewolnika do Egiptu. Ale jednocześnie przecież jest to taka klęska Józefa i takie doświadczenie, bardzo pełne cierpienia i trudu, które koniec końców prowadzi do tak naprawdę uratowania braci, synów Izraela w czasie wielkiego głodu, który nastąpi. Józef będzie zarządcą Egiptu i uratuje swych braci, właśnie dlatego, że oni wcześniej sprzedali go do Egiptu. Jest to klęska, z której jednak rodzi się życie. Jako taka jest to zapowiedź tak naprawdę tego, co wydarzy się z Chrystusem. O nim Meliton Sardes napisał w homilii takie słowa. To on we wielu musiał znosić wiele. W Ablu został zabity, w Izaaku związano mu nogi, w Jakubie przebywał na obczyźnie, w Józefie został sprzedany, w Mojżeszu podrzucony, w baranku paschalnym zabity, w Dawidzie prześladowany, w prorokach zelżonych. Jednak jego klęska, jego śmierć nie jest ostatecznie klęską, ale jest wydarzeniem, które wyzwala i daje życie wszystkim nam. Winnica to jeden z najpopularniejszych biblijnych motywów, który bardzo często do nas powraca. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszymy przypowieść Pana Jezusa o winnicy właśnie. Winnicy, która tym razem jest obrazem świata, jest obrazem, czy też raczej opowieścią o historii zbawienia. Opowieścią o tym, czego Bóg dokonuje w pogoni za człowiekiem, zagubionym, straconym, którego pragnie odnaleźć i któremu pragnie dać to zbawienie, którego już na początku dla niego, dla każdego, dla każdej z nas zapragnął. Tak jak praca winiarza jest pełna poświęceń, jest pracą, która wymaga wysiłku, wymaga ciągłego starania się o jak najlepsze warunki do tego, by wino, które ma powstać, było jak najwyższej jakości, tak praca Boga nad każdym i każdą z nas jest niesłychanie wymagająca. Pan Bóg walczy o ciebie każdego dnia. Pan Bóg dostrzega cię w każdym twoim staraniu, w każdym twoim zmaganiu. Pragnie wyciągnąć z ciebie jak największe i najlepsze dobro, chociażby było jak najmniejsze. Po to tylko, by to zbawienie, które chce ci dać, mogło wreszcie znaleźć się w twoim zasięgu, po to byś mogła, byś mógł doświadczyć tej miłości, znacznie przewyższającej twoje wyobrażenia, której Bóg zapragnął dla ciebie jeszcze zanim powstał świat. Jeśli spodobał ci się ten chlebak i chcesz wesprzeć rozwój naszych braci, wejdź na stronę www.akcjakonstelacja.pl.